Witaj w podcaście CWS Życie to Rozwój. Ja nazywam się Piotr Czturek i poruszam z moimi gośćmi tematy związane ze sportem i rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Dzisiejszym moim gościem jest Mateusz Koralewski. Witam cię serdecznie Mateusz. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom. Witam wszystkich serdecznie. Tych co mnie znają i tych co mnie nie znają. Dla tych którzy mnie nie znają. No to mogę krótko o sobie powiedzieć, że jestem trenerem i dietetykiem. Zajmuję się już tym od ponad 10 lat. Moimi ulubionymi zagadnieniami jest endokrynologia i chemia mózgu. Także tutaj ten podcast będzie właśnie o tym. Głównym tematem naszego podcastu, tak jak też wcześniej wspomniałeś, będzie endokrynologia, a dokładnie peptydy. Pewnie większa część z Was nie słyszała o tego typu substancjach. Także myślę, Mateusz, że zacznijmy od omówienia, czym są w ogóle peptydy. Zacznijmy od tego, że podstawowym budulcem jest aminokwas, czyli ta pojedyncza jednostka. I dwa lub więcej aminokwasy, są to już. Struktury, struktury peptydowe są to połączenia kilku aminokwasów w łańcuchu zwanym wiązaniem peptydowym. Białka to już jest wielocząsteczkowa struktura peptydów o określonej konformacji. I jeżeli chodzi o jeszcze wiązania peptydowe, to tworzy się wiązanie pomiędzy grupą aminową jednego aminokwasu i grupą karboksylową drugiego aminokwasu e, połączona wiązaniem peptydowym e, grupa aminowa tam NH od tej pierwszej grupy e, odłącza się i łączy się z grupą karboksyloną COH i pomiędzy tym powstaje po prostu wiązanie peptydowe w dużym uproszczeniu a czy peptydy równają się sterydom czy są to podobne substancje, mają podobne właściwości? Znaczy powiem Ci tak, jeżeli chodzi o peptydy, to są białka przekaźnikowe, bo my też mamy peptydy w naszym organizmie, tak? Yy, są też również syntetyczne analogi, które są wytwarzane w laboratoriach, no ale mamy też na przykład insulinę, glukagon, ho hormon kropowy, czyli ten ACTH, który przekazuje sygnał na nadnercza. Także jeżeli chodzi o Peptydy, to powiem także, nie do końca one się równają z terydum, gdyż sterydy anaboliczne to są molekularne, zmodyfikowane wersje męskiego hormonu zwanego testosteronem, wiadomo, za, zaprojektowane w celu podkreślenia e, wzrostu anaboliczności, tak? Tak, wracając jeszcze do definicji peptydów, jakbyśmy mieli w prosty sposób przekazać naszym słuchaczom. Peptydy to są raczej suplementy, lekarstwa. Do jakiej grupy tak naprawdę możemy je zakwalifikować? Jeżeli chodzi o peptydy, to to są bardziej, można tutaj podpiąć to pod lecznictwo. Peptydy nie są suplementami diety do końca, ale też nie są lekami. Są różne, są różne badania kliniczne peptydów, natomiast jeszcze żaden nie został wprowadzony jako lek. Gdyż. Te badania muszą trwać dosyć długo, są, są podzielone na kilka faz klinicznych i nie wiem, czy wiesz, czy orientujesz się o kosztach wprowadzenia leku na rynek, ale to są wielomiliardowe inwestycje, więc to do, z, musi zostać dosyć dobrze zbadane, żeby to dopiero wprowadzić na rynek. A jak, jak, wie, jak wiesz, bądź też nie wiesz, większość badań, jeżeli chodzi o peptydy, opiera się na razie na, o badania na zwierzętach. A żeby zostało to wprowadzone do obiegu klinicznego, to potrzeba badań na ludziach. Ja bym to tutaj bardziej, powiem Ci, żebym to bardziej w osobnej kategorii trzymał, ale w, w takiej kategorii, że tak powiem, medycznej. Czyli peptydy, sterydy, ale peptydą bym nie równał tutaj z ani nawet nie przypisywałbym jako podgrupy pod suplementów diety. To jest dosyć inna kategoria, ale dosyć bardzo rozwojowa, która będzie przyszłością medycyny, jeżeli już nie jest, bo trwają badania kliniczne coraz to nowych peptydów. A powiedzmy, Mateusz, od kiedy są peptydy w użytku? Bo obserwując Polskę, to wydaje mi się, że tak. Czy 4 lata temu wybuchła właśnie, można powiedzieć, moda na tego typu środki? Jak to było z początkami peptydów? To znaczy, tak, na pewno moda w Polsce, znaczy moda. O peptydach już wiemy w Polsce od jakichś 10, 12 lat. Wiesz, peptydy starszej generacji. Ale jeżeli chodzi generalnie o świat, no to, to są lata 20, gdzie wprowadzono insulinę na rynek. Dosyć, dosyć dużo było zgonów ze względu na kwasicę ketonową i lekarze nie wiedzieli jak tym zaradzić i w 20. latach opracowano właśnie insulinę Prowadzono ją na rynek, za to też dostaną Nagrodę Nobla. Tam też dosyć sprzeczne było e, przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o właśnie komu przyznać tą Nagrodę Nobla, no bo jeden doktor to e, opublikował, drugi doktor e, to wprowadził i nie wiadomo komu było przyznać, e, ale to bardziej jest wina polityki, bo m, ten pierwszy, e, z tego co pamiętam, pochodził chyba z, z Czech, czy z jakiegoś takiego kraju, i on napisał podanie o, o, o przyznanie patentu i przyznanie nagrody Nobla, i, i generalnie odrzucono ten wniosek. Hmm. I czyli, wiesz, no, czyli... jeżeli chodzi o peptydy, przepraszam, to, że ci przerwałem. E, no to to już są lata 20. wczesne. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój takich e, wiesz, ty, peptydów, o których ty mówisz, hmm. Hmm. to są lata 80. i 90 w Stanach. Tutaj bardziej są to są to są to peptydy, które stymulowały GNRH. Z racji tego, że chciano wprowadzić jakieś, jakieś suplementy, chciano wprowadzić jakieś w ogóle substancje, które będą mogły na przykład hamować płodność lub też ją stymulować. Dlatego, dlatego ten temat w tych latach był dosyć gorący i zostały one, te, zostały one sformułowane w wielu formach dostarczania i zatwierdzono do leczenia, na przykład raka prostaty, endometriozy czy wspomagania rozrodu i innych wskazań i generalnie to zaczęło się rozwijać właśnie pod koniec lat 90., a po 2000 roku już zaczęło to, tak powiem, dynamicznie przechodzić. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o Polskę, to jest jakieś 10 lat. Tak naprawdę, wiadomo, że. Popularność peptydów można też zawdzięczać rozwojem social mediów. Z racji tego, że ten zasięg się zwiększył tej świadomości, bo wiesz, jak ja, nie wiem, jak to, jak ja zaczynałem ćwiczyć, bo ja zaczynałem ćwiczyć w wieku 14 lat, czyli 12 lat temu, no to wiesz, były dwa trzy fora zamknięte, tam tylko była kratyna i nikt nic nie widział, bo praktycznie nikt nie miał tam dostępu do, do komputera, w social mediach to już tam nie wspomnę. I tak naprawdę, im bardziej się rozrastały te social media, te możliwości zasięgu były większe. Wtedy można było dotrzeć do każdego zakątka na świecie, porównać swoją wiedzę z wiedzą specjalistów jakichś, bądź też posłuchać właśnie podcastów takich jak teraz nagrywamy i zweryfikować tą wiedzę, którą mamy, bo wiadomo, kiedyś. Jaka była wiedza, stan rzeczy, nie było czegoś takiego jak PCT, nie stosowano HCG podczas cyklu, tylko tam przysłowiowy odblok, jeżeli w ogóle stosowano HCG, bo oczywiście większość nie chciała robić zastrzyków, bała się, do tej pory niektórzy się boją. No przez co to, to, to nie wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Przez ten poziom wiedzy, który się zwiększył, a Polacy naprawdę zwiększyli swój poziom wiedzy, jeżeli chodzi o zakres dietetyki, zakres suplementacji, zakres endokrynologii, że no to się w głowie nie mieści, bo ja mam porównanie, no, oglądam różne fora, śledzę jakieś tam podcasty w Europie i że tak powiem Polacy są, no, jeżeli mogę tak śmiało powiedzieć, najmądrzejsi praktycznie w Europie, jeżeli chodzi o takie aspekty, bo Anglia jest... Jest 100 lat, że tak powiem, za morzynami. Nawet jeżeli chodzi o stosowanie suplementów, to większość Anglików się boi wziąć cokolwiek od Polaka, nawet jeżeli to jest kreatyna. Mhm. A powiedz mi, jeśli chodzi o insulinę, to można ją zakwalifikować jako peptyd? Insulina jest peptydem. Mhm. Insulina jest peptydem wytwarzanym przez komórki beta trzustki w naszym organizmie. Generalnie, tylko że ona jest dosyć dużym zbiorem tych, tych, Aminokwasów, ona jest dosyć ciężka. Ale widziałem na przykład jedno badanie, bo generalnie insulina się podaje wstrzykując ją podskórnie, prawda? Ale widziałem jedno badanie, gdzie połknięto tą insulinę i generalnie patrząc na budowę chemiczną, jeżeli to jest taka duża molekuła, to ona nie powinna się w ogóle się wchłonąć, przechodząc przez jelita. A generalnie na przykład przynajmniej 50% według tego badania tej insuliny się wchłonęło. Więc no, generalnie to jest. Bar... Insulina jest naszym naturalnym peptydem, tak? Yy, oczywiście są jej, jej yy, analogii, są też jest ona też syntetycznie wytwarzana właśnie na potrzeby yy, diabetyków, którzy mają yy, niedobory, czy to jest właśnie insu... cukrzyca insulinozależna, czy też cukrzyca drugiego typu. Jeżeli cukrzyca drugiego typu jest niekontrolowana, no to wtedy musi wejść do leczenia, że tak powiem, już, insulina, no bo organizm sobie nie radzi po prostu z utylizacją glukozy. A czy peptydy są związkami bezpiecznymi dla naszego organizmu? Powiem szczerze tak. Jeżeli chodzi w ogóle o bezpieczeństwo wszystkich w ogóle substancji, leków, suplementów, pożywienia, to moim zdaniem tutaj największą rolę odgrywa dawka. Bo dawka czyni truciznę. Bo. Można powiedzieć, że na przykład to pożywienie jest chemiczne, tamto jest chemiczne, na przykład jakaś substancja jest wytwarzona syntetycznie i według niektórych stosowanie jej nie jest zgodne z naszą naturą, bo ona jest syntetyczna i ona jest groźna. To tak nie działa. My jesteśmy zbudowani z chemii, to co jest wokół nas to jest chemia i jeżeli odpowiednio to stosujemy, z jakąś dozą bezpieczeństwa znamy jakieś tam mechanizmy działania danych substancji i czytamy badania, konsultujemy się z jakimiś lekarzami czy specjalistami to można zmniejszyć te skutki uboczne, bo, bo wiadomo, skutki uboczne są przy stosowaniu wszystkiego, nawet witaminy C, tylko po prostu to jest kwestia dawki, nawet jeżeli y, wypijesz za dużo wody, to jest chyba jakaś śmiertelna dawka, 8-9 litrów na raz, możesz się zabić, wiesz, nawet wodą, to jest po prostu wszystko kwestia dawki, dawka czy nie trucizna. A powiedz mi, jeżeli chodzi o wyniki badań z wykorzystaniem peptydów, jak one rokują? To znaczy to zależy o czym mówisz czy znaczy chodzi ci pod względem o to, że jakby dział działania na, na człowieka jakby... Chodzi ci że nie, nie nie chodzi ci o sprawdzanie tych peptydów czy one działają poprzez ee, robienie badań, tylko, tylko jaki wpływ peptydy mają na nasze zdrowie takie pozytywne, tak? Tak, tak, tak. No to powiem Ci szczerze, że dosyć, dosyć pozytywne. To też zależy jakie, jakie to są peptydy, bo masz różne peptydy. Masz peptydy, które wspomagają regenerację, masz peptydy, które, dzięki którym będziesz ciemniejszy, wyrówna Ci te wszystkie przebarwienia. Są peptydy, dzięki którym będziesz bezpłodny, są peptydy, dzięki którym szybciej się rozwiniesz, bo niektórzy mają karłowatość, też na przykład. Są peptydy, dzięki któremu na przykład wspomożesz swoją funkcję seksualną, bo też są peptydy, dzięki którym leczy się takie dysfunkcje. Są różne, gamy, są różne gamy produkty na rynku. Na chwilę obecną, z tego co pamiętam, badania obejmują chyba 150 peptydów. Także to jest, dosyć, to jest dosyć duży zakres, i one są w aktywnym rozwoju, te peptydy. Powstają również nowe peptydy, które na przykład stymulują nam metabolizm poprzez aktywację, poprzez aktywację lepszą w mitochondriach. Istnieje teoria, no ale jest tak na pewno, że mitochondria też stymulują metabolizm. Jest taki peptyd, na przykład on jest w, jeszcze w fazie rozwoju, MOTC. Y, moc, y, myślnik C, to jest peptyd mitochondrialny, gdzie na przykład w badaniach y, na szczurach przy użyciu tego peptydu na przykład przy jakiejś tam niezdrowej dzieci, powiedzmy na przykład HighQuad. Przy HighFacie, przy stosowaniu tego peptydu nadal była dosyć duża tolerancja na insulinę, nie, nie wytwarzała się ta insulinooporność i te mysze traciły na wadze. w porównaniu z myszami, które były na samym HighFacie bez tego peptydu, one po prostu przybierały na wadze. Zazwyczaj no, to był tłuszcz po prostu. I generalnie według, według badań ten peptyd na przykład może poprawić metabolizm całego organizmu, jak i na przykład zwiększyć rezystancję na, na insulinę. A powiedz mi, czy są już jakieś wstępne badania z wykorzystaniem peptydów na ludziach? No, wyniki tak, jest kilka badań na ludziach. Znaczy, bo po głównie tak, tak jak mówiłeś, ehm, skupiają się jakby tak na, mówiłeś, na zwierzętach, jest... tak? Tak, większość badań jest na zwierzętach, natomiast niektóre badania są na ludziach. Różnych peptydów. No, tylko, że tak powiem, większość jest niestety na zwierzętach, bo jeżeli no, chcieliby to naukowcy sobie wprowadzić na rynek, to, to musiałoby dojść do badań klinicznych na ludziach jest właśnie ograniczona data na ten temat. Możemy tylko się posługiwać w większości badaniami na, na zwierzętach. A powiedz mi, czy sarmy i peptydy możemy zakwalifikować jako tego samego typu substancje? Dość dużo pojawiło się w ostatnim czasie sprzecznych informacji na ten temat, więc myślę, że dobrze by to było po prostu uściślić. To, to się różni od zazwyczaj budową i działaniem, bo SARM to są selektywne um, modulatory receptora androgenowego. I generalnie, jeżeli chodzi o sarmy, to niektóre są dość dobrze zbadane, mimo to, że większość badania, badań jest na na szczurach, czy tam ogólnie na zwierzętach. Natomiast są na rynku sarmy, które nie do końca są zbadane, no na przykład yk 11 bo dosyć ograniczona, to ograniczona data na ten temat. To wiesz, no, to jest 11, może... ciekawe jak wyglądała 9, 10, wiesz, 11, może 12 zaraz wyjdzie, no bo to, ta nazwa się z czegoś bierze, tak? Mhm. Natomiast mhm. GW na przykład, jeżeli chodzi o badania. No to jest badanie na szczurach, gdzie podano im bardzo dużą dawkę. No i tam istniała teoria, bądź też tam na forach mówili, że on działa, no, przyspiesza angiogenezę, czyli nam rozrastanie tych komórek, i skutkiem czego może dojść do rozwinięcia nowotworu. Natomiast tutaj, właśnie. Odpowiednio trzeba czytać wszystkie badania, i najlepiej właśnie, jeżeli się czyta badania, to nie czytać samych streszczeń, tych abstraktów, tylko znaleźć dostęp do y, pełnych badań i przeczytać je dobrze, przeczytać limitacje badania, no bo zazwyczaj jest tak, że niektóre badania po prostu mają tak duże limitacje, że nie, nie można ich po prostu brać pod uwagę. A tutaj w tym wypadku y, to były myszy i te dawki były kosmiczne. Więc jeżeli chodzi o ludzi, jakieś, jakieś tam mikrodawki, no to akurat nie powinno tutaj przynieść tutaj takich negatywnych skutków. Natomiast jeżeli chodzi o SARMę, no to powiem szczerze, że ja nie jestem dużym specjalistą natomiast e, natomiast e, po prostu niektóre, niektóre sarmy są dobrze przebadane i z nich można korzystać, bo one są tam w stanem na koleki, na przykład MK677, e, no, który też nie do końca jest SARMem, nie? nie do końca jest SARMem, ale na przykład GW. To akurat wykazuje wiele korzystnych korzystnych funkcji. Natomiast tak jak mówię niektóre wprowadzone na rynek nie do końca jeszcze jest tyle daty żeby można było się wypowiadać. O, po prostu te, te środki są zbyt mało na rynku. Trzeba zobaczyć na takie dalekosiężne badania żeby zobaczyć co się stanie. Wiesz, w okresie long term, czy tam po 4, po 5 latach coś nie będzie po prostu, no bo wiadomo, masz badanie, gdzie jest podawane szczurom, tam w okresie 50 dni, dwóch miesięcy, dawki takie i takie, no i oni sobie badają, różne tam parametry, no ale nie ma tych w niektórych sarmach tych badań long term, co się stanie za 5, 6 lat, i właśnie jeżeli chodzi o takie aspekty, to ja bardziej preferuję tutaj peptydy, czy nasze naturalne hormony, tak na przykład testosteron, które są przebadane od. Już praktycznie od ile? 60 lat, 70, 80, prawie nawet 100, jeżeli chodzi o, o peptydy. No bo tutaj insulina, natomiast już te analogi, no to to są lata 80, 90, no to jakieś tam 30-40 lat praktycznie, tak? Oczywiście w Stanach, no bo w Polsce, za czym to doszło wszystko. No, to trochę minęło, tak? 10 lat. Peptydy lecznicze typu PPC, tymozyna, beta 4, no to są jakieś 4, góra, góra 5 lat. Z tego co pamiętam, no powiedzmy ze 4, tak? Wracając do peptydów, myślę, że takim najpopularniejszym na rynku peptydem jest BPC-157. Powiedz mi, Mateusz, co sądzisz o tej substancji? To jest jedna powiedzmy z kilku substancji, które dosyć dobrze e, wspomagają nam regenerację. Ja tutaj o tym o BPC generalnie mogę troszeczkę powiedzieć, bo e, raz, że prowadziłem w zeszłym tygodniu e, prelekcję na FIWO odnośnie w ogóle peptydów, e, zastosowania w sporcie, ale też sam, e, sam wyprodukowałem e, BPC-157 w tabletkach w, w stabilnej formie. E, czyli tak, za, zaczynajmy od początku. E, BPC. Istnieje w naszym organizmie w soku żołądkowym eee, i generalnie, jeżeli chodzi o BPC-157, to jest wycięty fragment z tego, przez co ten, ten peptyd można uznać organicznym, że tak powiem. Eee, bardzo dobrze wspomaga regenerację, ma szeroki wachlarz za, za zastosowań, to znaczy też nie można mówić, że on pomaga na wszystkie choroby świata. Natomiast jeżeli chodzi o regenerację, zmniejszenie, skrócenie okresu rekonwalescencji, to bardzo dobrze się sprawdza. Czy to są zerwania, czy to są jakieś złamania, czy to są jakieś naderwania, czy to są nawet problemy ze skórą. Problemy z kręgosłupem to też są różne casey, kiedy to, kiedy to po prostu pomogło. Eee, także no dosyć szeroki ma zakres, zakres zastosowań. Eee, natomiast <laughs> jeżeli chodzi o ten peptyd sam w sobie, no to pojawił się w Polsce około 4-5 lat wiadomo wcześniej, w, już badania były w latach 90. prowadzone w Stanach. E, natomiast jeżeli chodzi o formy, no to taką najpopularniejszą formą prawda, jest e, wersja iniekcyjna, czyli wersja no to do wstrzykiwań po prostu. E, jeżeli chodzi o tą wersję, no to jest akurat dobra, bo są różne wersje, też dotarłem do takiego badania z marca z marca 2019 roku, kiedy było całe review e, tych wszystkich e, opcji, gdzie były dostępne e, BPC było w tabletkach, było PPC e, do picia, po prostu rozpuszczone w wodzie, e, było PPC w formie paczy, czyli takich Takich plastrów, no i było PPC w formie dostrzykiwań. Jeszcze gdzieś tam po Polsce kroży teoria, że BPC można podawać donosowo, niby można wchłonąć się w chłonie. Jak? W jakim stopniu, do końca tego nie wiemy, gdyż nie znalazłem żadnego badania na ten temat. Tutaj są jeszcze takie peptydy jak selaksema, które są neuropeptydami, o tym też powiem, które najlepszą drogą podawania to jest droga właśnie donosowa przez śluzówkę w formach kropli. I idąc tym tropem, niby PPC miało, miało e, też e, się wchłaniać. Natomiast no, po prostu nie ma laty na ten temat, więc nie mogę nic zatem powiedzieć. E, jeżeli chodzi o to PPC, m, które jest na rynku w formie iniekcyjnej, to jest to forma AC. E, to jest ta forma zwykła, dosyć się nawet dobrze przyswajalna, jeżeli to się e, wstrzykuje tak, w formie iniekcyjnej. E, natomiast. E, przez jakiś rok, półtora, yy, jeszcze tutaj sugerowali, żeby podawać to podjęzykowo wtedy tutaj pomoże na, na cały układ trawienny pomoże na wrzod narząd, helikobakter pylori czy tam skrzepy na jelita generalnie poprawi całe, całe trawienie no bo wiadomo jeżeli układ trawienny siedzi bądź też jeden narząd to to wchłanianie po prostu będzie zmniejszone ta resorpcja będzie trwała, trwała krócej i jeżeli chodzi o, o to wchłanianie mm, pod język silnianki, później dostanie się do, do, do żołądka i, i, i po prostu przerobienie przez, przez te soki wszystkie e, i, i peptydy. E, no to niestety tutaj nie wygląda dobrze, bo jest badanie pokazujące porównanie właśnie e, zwykłego BPC-AC, który jest po prostu podawane e, doustnie. Tutaj akurat zaimitowano, zaimitowano warunki, które panują w żołądku były różne pH i generalnie porównano to zwykłe BPC, ten acetat, gdzie po pół godziny od podania. Oczywiście tutaj mówimy o czystym BPC, bo to, to są badania, które dosyć dużo kosztowały i oni sobie sami po prostu syntetyzowali BPC. Oni tam nie zamawiali z Chin czy z jakichś tam e, storów internetowych, tylko po prostu oni to sami syntetyzowali, bo to nie jest dla nich problem, jeżeli znają strukturę chemiczną. Czyli po prostu było 100% Purity. I po pół godziny zostało 41,7% no niestety tego, tego tego PPC przez co właśnie dosyć, dosyć krótki czas jest, kiedy organizm może użyć go do resorpcji, czyli po prostu no używa go, kiedy on jest nam potrzebny, no bo wiadomo to nie jest tak, że to co zjemy to od razu to zostanie w 100% wchłonięte, bo akurat tego organizm potrzebuje, niestety nie, a im ten czas, im, im dłużej zostaje w organizmie przy, przy takim odpowiednim stężeniu to wtedy organizm może go wykorzystać, czyli ta resorpcja trwa trochę dłużej i tutaj jest też porównanie, kiedy on jest po 3 godzinach, jeszcze w tym soku żołądkowym, zostaje 2,5%. Czyli tak naprawdę, tak naprawdę 97,5% po 3 godzinach zostało zniszczone przy takim normalnym pH. To tutaj jest 3. Zazwyczaj pH w, w naszym żołądku jest od 2 do 5. Według książki fizjologii jest 7, ale t, praktycznie nie, nie, takich już wyników żaden żołądek nie osiąga. Zobaczycie, to jest od 2 do 5. No 3 no to jest taki środek. I tutaj jest, zostało porównane, zestawione ten acetat z solami, solami BPC. I jeszcze tymi wysolonymi, wysolonymi BPC z dodaniem aminokwasu. I właśnie tutaj pokazuje, że przy tym BPC wysolonym zostaje 87,9% po 30 minutach, czyli to jest różnica 40, no 39,8%, a po 3 godzinach zostaje 40,2%. No to jest różnica 38 ponad, także... To jest dosyć dużo. Natomiast y, sól z, z aminokwasem, to na przykład argi, argi BPC, to jest ta stabilna wersja, no bo y, zacznijmy od tego, że stabilność to chodzi tutaj o to, że ona w temperaturze i w takich warunkach, jak, jak, są, jak są w żołądku, zachowuje się stabilnie, czyli po prostu nie traci praktycznie na stężeniu przez ten czas wydłużony resorpcji. I tutaj strata to jest tylko 1,9%. Przy, przy argi PPC, przy tej stabilnej formie, 98,1% zostaje po pół godziny, a po 3 godzinach zostaje 90%. Czyli to jest, to jest 10% straty, po pół godziny, gdzie, przepraszam, po 5 godzinach, gdzie zwykła sól, czy znaczy zwykły acetat, to jest 0,08% zostaje, natomiast przy tej argi PPC to jest 84,9%, czyli ona bardzo, bardzo długo utrzymuje się w tym soku żołądkowym, przez to ta restorpcja trwa dłużej i może po prostu zostać w użyty, kiedy będzie trzeba przez to po prostu no, ta regeneracja będzie lepsza, bo będziemy mieli większe stężenie w organizmie porównując do zwykłego PPC do zwykłego PPC. Tak? Oczywiście też ja nie mówię, że ta stabilna stabilna wersja PPC nadaje się tylko do stosowania, bo jeżeli chodzi o iniekcję no to jak najbardziej sobie można stosować, Ją również, natomiast zacznijmy od tego, że miałem parę przypadków, właśnie porównując stabilne PPC w tabletkach. E, które, które wyprodukowałem do na przykład e, BPC iniekcyjnego, gdzie na przykład jeden z moich podypiesznych zerwał ścięgna na Hillesa, i na przykład kiedy stosował e, iniekcyjnie, jest, taka, jest takie zalecenie, żeby stosować obok miejsca urazu, e, no i stosował to BPC e, i faktycznie pomogło, wykroczyło okres rekonwalescencji, natomiast ten ból i dyskomfort jeszcze był i kiedy dołożyliśmy znaczy, no po prostu zamieniliśmy tą wersję iniekcyjną na, na tą stabilną e ten ból w ogóle całkowicie przeszedł i to też było przy na przykład przy rozwalonych ACL-ach w kolanach e czy to było przy trawieniu no bo wiadomo no wersja iniekcyjna na trawienie niby może pomóc no ale lepiej podawać do ustnie, a z kolei podawanie do ustnie zwykłej BPC, które wiadomo trzeba rozrobić, w sobie wstrzyknąć, przez co też jest to dosyć problematyczne dla niektórych osób, no bo nie każdy sobie może pozwolić, żeby raz trzymać peptydy otwarte w lodówce, dwa, jeżeli ktoś ma pracę taką... Że po prostu produk wyjeżdża, wylatuje gdzieś w samolocie, dużo spędza czasu, więc po prostu no nie jest w stanie sobie co cały czas tego wstrzykiwać. Więc to jest po prostu, że tak powiem, najlepsza opcja dla nich, jaka, jaka może być. Hmm. Jeżeli A. chodzi o. Przepraszam, jeszcze powiem, jeżeli chodzi o takie funkcje lecznicze, tak jak mówiłem, no, czy to są zęby, czy to są, czy to są właśnie jakieś urazy, e, ale na przykład jest to najlepsza jest to najlepsze antidotum przy lekach przeciwbólowych gdzie przy dłu dosyć długim stosowaniu e, tych leków może dojść raz do e, wrzodów do wrzodów na żołądku, można, można się nabawić wrzodu do żołądków, ale też i krwawień w ogóle z, z przewodu pokarmowego. I na przykład było też badanie, że dosyć świetnie sobie radzi e, z e, alkoholem, On podawano etanol naraz z BPC i praktycznie uszkodzenia wątroby w czasie rzeczywistym były zerowe, więc... To jest dosyć, dosyć, dosyć dobra substancja, która no za jakiś czas po prostu już jest przyszłością, a za jakiś czas to już w ogóle będzie powszechna na całym świecie. A powiedz mi, Mateusz, czy jesteśmy w stanie tak mniej więcej wiem oczywiście, że to jest indywidualne, ale czy Aha. jesteśmy tak w stanie mniej więcej określić, o ile ten okres regeneracyjny nam się tutaj skróci po, po tej kontuzji, jeśli będziemy stosować BPC o ile jesteśmy w stanie szybciej się zregenerować, dojść tutaj do sprawności po, po kontuzjach? Z tego, co wiem, to to jest przynajmniej połowa tego całego czasu. A jeżeli chodzi o sól, to jest jeszcze szybciej, bo tutaj badania wykazały, że już jeden mikrogram działa na 100-kilową osobę, znaczy no, osobnika, co waży około 100 kg. Także jest po prostu sól jest po prostu silniejsza. Jeszcze bardziej skraca okres stencji ale jeżeli chodzi o tą wersję iniekcyjną, tą, tą, tą AC, no to przynajmniej jest to połowa, tak, ja tutaj też na przykład wczoraj dostałem też wiadomość od swego znajomego, który, który, sobie, który sobie wziął to stabilne BPC i ja na przykład miał porównanie, bo dwa lata temu zerwał bark, no i wracał 2-3 tygodnie, dwa, trzy tygodnie wracał już nawet podając na zwykłe BPC, ale na przykład tą, tą, stabilną, tą stabilną sól, kiedy w sobotę się nabawił tego, gdzie w niedzielę miał jeszcze bez wad w ogóle ręki, to już jest, był wtorek, w środę, we wtorek już mógł trenować normalnie, praktycznie, także, także no to, to, to bardzo, bardzo dużo skraca ten okres rekonwalescencji. Powiedz mi tak z doświadczenia, czy dużo sportowców decyduje się w przypadku kontuzji na stosowanie BPC, bo to pewnie też zależy od ich sztabu medycznego. Jaka jest w ogóle opinia lekarska na tego typu substancje? To znaczy tak, w Polsce y, coraz częściej już lekarze polecają PPC, natomiast... To nie są lekarze, który, którzy pracują powszechnie w, w zwykłych szpitalach. To są zazwyczaj specjaliści, którzy mają swoje kliniki, bądź też po prostu e, przyjmują w jakichś klinikach takich specjalistycznych. E, bo jeżeli chodzi o Stany, to jest dosyć dużo już e, lekarzy, bądź też są różne podcasty z udziałem lekarzy, e, czy na przykład takich osób, które w, w laboratorium aktywnie pracują przy e, peptydach nowej generacji. Którzy to polecają po prostu. Niektóre peptydy są zatwierdzone przez FDA. Na przykład Melatonan 1 był zatwierdzony przez FDA, to jest, ten, to jest ten peptyd, nie wiem, czy wiesz, który stymuluje melatokryty. E, przez co e, jesteś bardziej opalony. Po prostu wystawisz się troszeczkę na słońce po, po tam pewnym po tygodniu stosowania i robisz się coraz bardziej brązowy. Jeżeli ktoś pójdzie na solarium, ma dosyć dużo tego bieżącego, to już w ogóle się zrobi czarny. E, tylko że z tym trzeba też uważać, bo zwiększa, m, zwiększa ciśnienie krwi. E, ludzie przez godzinę są po nim czerwoni, cali. I ma nieprzyjemne różne skutki uboczne, typu jakieś tam nieprzewidziane erekcje, gdzie później ten peptyd ulepszono, natomiast nie ma, nie ma tego, nie ma badań na temat melatonanu dwójki. Jeżeli chodzi o neuro, choroby neurodegeneracyjne, ale natomiast natomiast melatonan jeden jest, są badania, jest data, gdzie on zapobiega takim chorobom. Także no, peptydy mają dosyć. Dosyć dużo funkcji, no bo to są białka sygnałowe, tak? Z, z tego, co też orientuję, tak? to peptydy można dostać na receptę bodajże w Rosji i w Ukrainie, tak? Tutaj chodzi ci bardziej o neuropeptydy. E, tak, właśnie o Selang, Semax bardziej tutaj w tym kontekście, bo też czytałem kilka artykułów na ten temat. Wiem, że w Polsce mhm. ciężko jest dostać na to receptę, ale z tego, co gdzieś tam udało mi się wyszukać, to tam są powszechnie stosowane, tak? Ukraina, Rosja, tak. Mhm. Generalnie, jeżeli chodzi o Selang i Semax, to to są bardziej, to są bardziej neuropeptydy. A powiedz e... mi, czym one się tak różnią? Tak Najprościej mówiąc, jaka jest różnica pomiędzy takimi zwykłymi peptydami a neuropeptydami? No to są to neuropeptydy, jak sama nazwa wskazuje, to są peptydy, które stymulują naszą neurogenezę. Jeżeli chodzi o Selang, to jest, to jest syntetyczny hepatopeptyd. Po, pochodną takiego, e, takiego hormonu, co się nazywa tuwcyna. E, generalnie on jest naturalnie, e, ten hormon e, produkowany e, w, przez, przez śledzionę, z tego co pamiętam, e, ale mogę się, mogę się mylić, a nie, to jest, to, to jest chyba śledziona albo trzustka, z tego co pamiętam. E, I generalnie on e, aktywuje fagocytozę, granulocytów i makrofagów. I tutaj chodzi, tutaj ma funkcję immunomodulującą i też ma funkcję niszczenia komórek nowotworowych. I generalnie to jest fragment tego, to jest fragment tej cówcyny. I tak jak mówiłem, Selang, selang bardziej tutaj stymuluje, stymuluje odporność, stymuluje też odporność na stres. I wycisza. Ale jeszcze zacznę tutaj, jeżeli chodzi o genezę tych w ogóle neuropeptydów, bo w latach 70., po wojnach, przez chyba Unię Narodów, z tego co pamiętam, wyże taki traktat, żeby nie stosować środków psychodrobowych, bo jak wiemy, Armia na całym świecie stosowała narkotyki, tak? Żeby, żeby po prostu wy, wytrwać bez snu, żeby przetrwać te wszystkie takie niekorzystne dla nich warunki klimatyczne. No bo nie każdy przecież wytrzyma na Sybirze, w ogóle w Rosji takie takie warunki. Nawet Polacy czasem mogą tego nie przetrwać. I e, czy, czy właśnie żołnierzom się podawało? LSD, czy się podawało różne psychotropy, czy amfetaminę. Wszystko się podawało. Nawet chyba podawali DNP z tego co pamiętam, które DNP nie wiem, czy kojarzysz co to jest, ale też taka substancja, która już jest w ogóle wycofana, ona jest trucizną, e, która zwiększa wytwarzanie ciepła w organizmie. Po prostu mitochondria, większość e, tych kalorii, które. Szczę, dużo było zgonów w ogóle po zastosowaniu, nieumiejętnym oczywiście. Większość zgonów była nieumiejętna, a wiesz czemu? Większość, wiesz dlaczego te zgony, wiesz dlaczego te zgony w ogóle... Występowały, bo jak przywieźli do lekarza, te, do szpitala te osoby, to podano im glukozę czystą, a to się spalili od środka. Generalnie, im więcej glukozy stosujesz, no to tym bardziej robi ci się gorąco, no bo wiadomo, glukoza zostaje przerabiana albo w ATP idzie, albo idzie w ciepło, w grzanie, tak? Podgrzewa nasz organizm, podgrzała Podgrzewa naszą krew. I jeżeli DNP blokuje, mm, blokuje to, blokuje to wytwarzanie DNP, przepraszam, przy ATP, i większość idzie w ciepło, no to im więcej węglowodanów wiesz, tym bardziej dzisiaj robi po prostu ciepło. I przecież podanie takiej czystej glukozy e, przy zaburzeniu gradientu mito, mitochondriów, no to przecież to jest zabójstwo, więc takie osoby, takie osoby po prostu paliły się od środka. Nieumiejętne stosowanie DNP, po pierwsze to jest po drugie trzeba to umiejętnie brać, po trzecie, e, w ogóle bilans skutków i, i jakichś, wiesz, pozytywnych i negatywnych. Nie równa się sobie, wiesz, kiedyś to używano. W Polsce jak jeszcze temu też tam parę osób używało, natomiast to nie są jakieś spektakularne efekty, jakieś wieże, nie wiadomo jakie. Jest taki jeden shit 50-stronicowy, gdzie jest całe zastosowanie dinitrofenolu w medycynie. No to, natomiast to są takie, że tak powiem, dosyć skrajne przypadki, no ale z jakiegoś powodu to zostało wycofane całkowicie po prostu. No to, nie jest, to nie jest substancja, która jest bezpieczna, bo ktoś weźmie za dużo i się i po prostu się spali od środka, umrze to jest coś takiego dzięki czemu możesz sobie się poddać eutanazji po prostu, weźmiesz za dużo e, s, s, dintrofenol się e, w komórkach kumuluje, dodasz za dużo węglowodanów i skończysz albo w wannie, albo już po prostu w piachu no i kiedyś w Rosji używano to w ogóle żołnierze, którzy tam przebywali dosyć długo w Rosji, nie mówią o, 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 akurat o armii rosyjskiej, tylko mówią o innych armiach, e, czy to niemieckiej Stosowali po prostu, żeby przetrwać w tych warunkach, no bo to minus 30 stopni, siedząc tam, stacjonując miesiąc czy tam trzy tygodnie, to to jest akurat nie, nie jest normalnym otoczeniem dla, dla zachodu. Akurat. No i wracając do tego tematu, po tym traktacie Rosja zastanawiała się, co innego można wyprodukować wytworzyć, żeby miało to podobne skutki do tych wszystkich substancji nootropowych i psychoaktywnych i generalnie w Moskwie dosyć dużo, dosyć, w Instytucie genetyki molekularnej w, w Moskwie dosyć dużo takich substancji stworzono i między innymi właśnie to był Stalangi że tak powiem. I tak jak wcześniej mówiłem, Selang, Selang pochodzi z analogiem tej Cufcyny I on generalnie ujawni swoje właściwości przeciwlękowe. Kto stosował, to wie, że tak po prostu wycisza bardziej. On też stymuluje receptory opioidowe. Przez co też może właśnie działać immunomodulująco ale to akurat, jeżeli się zna mechanizmy działania i, i, i te receptory, no to można po prostu jedno, jedno z drugim e, połączyć tutaj. Na pewno też zwiększa poziom serotoniny w organizmie, przez to osobie, która to stosuje, e, osoba jest taka bardziej wyciszona i taki ma taki błogi nastrój. To jest Ten peptyd jest bardzo dobry dla osób, które... Mają napady lęku, mają nerwicę lękową, nie potrafią się wyciszyć, e, żyją w ciągłym biegu i nie potrafią po prostu, że tak powiem, się uspokoić czyli jak normalnie, e, cały czas coś robią. Yy, ich chcą odpocząć, to nie są w stanie tego zrobić, bo yy, wiesz, nauczy, na, te osoby nauczyły swój organizm, żeby cały czas być w pędzie. Mm -hmm. I po prostu nie są w stanie się wyciszyć, i dzięki temu peptydowi, neuropeptydowi, yy, no, te po prostu osoby odczuwają ulgę. To jest dosyć dobry peptyd, tak samo jak, jak, jak po prostu selang, który jest analogiem złożonej bardziej struktury hormonu adenozyno-kortykotropowego, ACTH, czyli tego hormonu, który stymuluje tutaj nadnercza. Jest zbudowany z sekwencji, z tego co pamiętam, chyba siedmiu aminokwasów. I generalnie on tutaj może, znaczy może potrafi leczyć niby ADHD, też tutaj działa na depresję dosyć dobrze, redukcję zaburzeń i po prostu osłabienia pamięci. On też szarą istotę tutaj stymuluje i stymuluje ten czynnik neurotroficzny. Przez to ten te funkcje kognitywne są dosyć, dosyć, dosyć bardziej poprawione. Także semax to są takie dosyć podobne substancje, natomiast one pochodzą, są analogami i wycinkami innych hormonów i one oba działają na te receptory opioidowe, przez co i, z tyłu, i działają immunomodulująco, przez, przez, przez tą fagocytozę i też działają na nasze neurony. Przez stymulację wydzielania serotoniny i wyciszenia. One, one, one mają podobne, podobne funkcje, natomiast jeżeli tutaj chodzi o kogoś, kto chce typowo wiesz, po, polepszyć swoje funkcje kognitywne, no to to jest sem, Semax. A jeżeli ktoś ma tutaj problemy z, z wyciszeniem się z jakimiś stanami lękowymi no to bardziej tutaj bym obstawiał za selankiem można też to mieszać na przykład jeden stosować rano jeden stosować, stosować wieczorem jeżeli ma się problemy ze snem, ale to jest wiesz to jest bardziej, yy, to jest sprawa indywidualna no bo ja też nigdy nie lubię mówić o dawkowaniu czegokolwiek, bo wiesz to jest kwestia indywidualna jest każda inna jednostka, ma różne problemy. To wszystko trzeba zebrać w kupę, pomyśleć, co mu tam dodać itp. I wiesz, Salang i Semax mają jeszcze różne, różne stężenia: od 0,1 do 1%. Ten 1% to jest najmocniejszy, yy, jest dosyć drogi. Natomiast jeżeli chodzi o dostępność w ogóle tych, tych neuropeptydów, no to, to albo jest to Rosja, Ukraina, e, albo po prostu są to różne story z peptydami. Natomiast jeżeli chodzi o, o te story z peptydami, to, jest to, 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 to te peptydy są e, do rozrobienia. Tak? One nie są gotowe w kroplach, jak te apteczne e, Selanki i na wschodzie. Tylko to trzeba po prostu rozrobić, najlepiej trzeba później to wrzucić do atomizera, odpowiednio to rozrobić no i kupić też ze sprawdzonego źródła, no bo wiesz, tak naprawdę jeżeli zamawiamy z jakiegoś sklepu, no to nie wiemy do końca, czy to jest czyste, czy nie. Jeżeli w ogóle. Skądś tam bierzemy, już nie mówię o sklepie, tylko tam od kogoś z internetu czy, czy, czy coś, to już w ogóle nie mamy pewności, co tak naprawdę tam siedzi. I my badaliśmy w ogóle PPC czyste, e, takie właśnie, i maksymalnie było 80% stężenia. Ja uważam, jeżeli chodzi o takie właśnie substancje jak Samax i Selang, jeżeli jest w ogóle jakikolwiek dostęp na świecie do takich rzeczy i na nasze szczęście jest to dosyć blisko za, za, za jedną granicą. No, to dlaczego można by było z tego nie skorzystać? salangi samak z tego co pamiętam, jest, jest akurat bez recepty, bo to, jest to są neuropeptydy, które wykazują dosyć niskie, do w ogóle znikomych, a tak naprawdę do zerowych skutków ubocznych, więc akurat bym się tutaj nie przejmował. Tak samo BPC nie ma praktycznie żadnych skutków ubocznych, ja bym tutaj tylko martwił się przy nowotworach, bo BPC jak. Jak wiadomo, regeneruje. Tak samo jak tymozyna PT4-TB500. No i one siłą rzeczy po prostu stymulują angiogenezę, przez co ten nowotwór po prostu może się rozrosnąć. Więc jeżeli mamy nowotwór, no to nie stosujemy niczego, co może zregenerować nas. No bo jeżeli regenerujemy wszystkie komórki, no to też prawda, nowotworowy regenerujemy, więc nie możemy sobie akurat na to pozwolić. Dopiero jak. Mm, jeżeli pokonamy ten nowotwór, czego życzę osobom, które mają nowotwory, no to wtedy dopiero można wspomóc ten organizm, gdzie były te terapie wyniszczające, no bo wiadomo, e, radioterapia czy chemioterapia to jest dosyć wyniszczająca sprawa, i później bardzo szybko trzeba ten organizm doprowadzić do ładu, bo ta flora, bakteryjna, wszystko naprawdę leży i, i takie osoby są wyniszczone, i trzeba tam w przypadku takich osób dosyć, dosyć szybko zadziałać, żeby je szybko postawić na nogi. A powiedz mi, mam jeszcze takie jedno pytanie, czy substancje typu Selang-Semax, one mają bardziej taki okres półtrwania i działają, czy na przykład trzeba je zażywać kilka dni, dopiero wtedy jest taki pik odczuwalny i na przykład po skończeniu danej dawki jeszcze to będziemy czuć tydzień, dwa? Jak to w ogóle funkcjonuje? Według teorii jest tak, że powinno działać od pierwszego razu, od pierwszego wybrania, to też zależy od osoby, bo są osoby, które w ogóle nie czują tych 0,1 zarobić na 1%, są osoby, które czują, to jest kwestia indywidualna, natomiast według ulotki to już od pierwszego razu to powinno działać i powinien się ten to działanie utrzymywać do 4-5 miesięcy. Niestety tutaj od razu mówię, że osoby, które myślą o wprowadzeniu tego, które mają jakieś takie dosyć ciężkie stany depresyjne bądź też bądź też nerwicę lękową, czy napady lęku, no to tutaj jedno opakowanie to jest za mało. To dosyć długo trzeba stosować, żeby po prostu odczuć tą ulgę. Ale akurat tu mi się z tej nie, w tej kwestii nie martwię, z racji tego, że ani nie ma tutaj żadnej funkcji uzależniającej, jak w przypadku wielu substancji psychotropowych, jak i... No to, to dosyć, łatwo można, dosyć łatwo można składować. No to znaczy, jeżeli... Ten salang i samych te substancje nie są otwarte, to można je tam przewodzić bez problemu, mimo to, że to są kruche peptydy. Natomiast jeżeli już dojdzie do otwarcia, no to już tego można trzymać, trzymać można to niestety w lodówce, ale ze względu na niską toksyczność, niski, niski potencjał uzależniający i dosyć duże korzyści wynikające ze stosowania takiej substancji, no to to jest jeden z takich fajnych fajnych wynalazków, które możemy sobie wrzucić, mimo to, że to w latach 80. zostało Wprowadzone w Rosji, a my to tak, tak naprawdę to od trzech lat o tym wiemy jakoś wiadomo. Ale niestety tak to już jest, bo wbrew pozorom Rosja to nie jest kraj biedny, gdzie ludzie nie mają pieniędzy, tylko tam y, różnica jest taka, że tam nie ma klasy średniej, jest tylko albo biedota, albo są ludzie bardzo bogaci, ale technikę, medycynę mają tak rozwiniętą, mają na takim poziomie, że to się akurat w głowie nie mieści. No wiadomo, największe mocarstwo Rosja, Stany, Chiny. Chiny teraz akurat tutaj królują, bo też mam taką znajomą, która współpracuje, robi audyty w różnych koncertach, koncernach farmakologicznych i i różnych szpitalach na świecie i z tego co mi wiadomo, no to teraz wszystko jest produkowane takie najświeższe w Chinach już stany nie prowadzą niestety, jeżeli chodzi o takie nowe wynalazki. A powiedz mi, czy to później jest ogólnie gdzieś wysyłane? Można na przykład przez przepisanie też lekarza uzyskać taki produkt z Chin, czy jest to ciężkie? Ech. Znaczy powiem tak, ja akurat osobiście nie e, pozyskiwałem z Chin tego. Jeżeli ktoś zamawiał w ogóle z Chin takie rzeczy, no to po prostu przychodził mu tutaj to e, w ampułce, bez w ogóle jakiegoś brandu, bez czegokolwiek, jeżeli w ogóle dojdzie, ale generalnie. E, to nie jest, jeżeli chodzi o w ogóle substancje tych neuropeptydów, Salanku i Samaxu, nie są w ogóle FDA approved w Europie i na świecie, tylko są wprowadzone w, w Rosji i na Ukrainie. I, I powiedzmy, że do końca nie jest legalne ich stosowanie na świecie, to znaczy, to po prostu nie jest FDA approved. Czyli jeżeli jest jakiś sportowiec i jeżeli. Mm, są one na liście powiedzmy wada, e, no to niestety nie można z nich stosować, e, ale tutaj chodzi bardziej o to, że nie są one dostępne nigdzie na świecie, oprócz właśnie tych wymienionych przeze mnie wcześniej krajów, e, tak jak i storów po prostu, jakiś tam peptydowy, które sprzedają, czy peptide science, to jest akurat taki najbardziej popularny, e, najbardziej popularny store, który jest w Stanach i to jest jedyny tak taki naprawdę sprawdzony e, sklep, z którego można w ogóle zamawiać peptydy, bo tam oni mają swoje laboratoria, swoją farmę na której te peptydy produkują i ta, ta, ta czystość tych peptydów jest bardzo wysoka, oni tam na wszystko badania dają wszystkie zrobione metodą HPLC spektrometrii masowej i chromatografii, chromatografii także to wszystko wygląda tak jak powinno i jeżeli chodzi o takie peptydy, bo wiesz to się wszystko wprowadza do swojego organizmu i tak naprawdę nie wiemy, co wprowadzamy do końca, jeżeli zamawiamy z takich nieznanych źródeł. I wiesz, no sobie zobaczymy, co to, zobaczymy, co to będzie. No ale wiesz, no nie do końca tak się powinno robić. Więc jeżeli bawimy się w takie rzeczy, no to jeżeli mamy możliwość e, e, dostania to gdziekolwiek, na jakimś kraju, no to chociaż próbujemy z tego skorzystać. Czy to są właśnie apteki na wschodzie, czy to są sklepy, czy tutaj w Stanach, właśnie Peptać Science. No to, to można akurat z tego korzystać. Warto. Wiem akurat, że. Niestety, peptydy w peptacie są dosyć drogie. Ten shipping, ta, ta przesyłka to też troszkę kosztuje. Natomiast mamy pewność, że to są peptydy, że to tam jest wszystko, co powinno być. A niestety, o dobre peptydy e, jest ciężko. Czy to właśnie jest e, PPC, bo większość albo nie działa, albo jest zaniżona, albo tam jest e, wprowadzona jeszcze sól po prostu kuchenna, żeby, żeby to się zgadzało. Ale tak naprawdę, w badaniach, jak się zrobi e, chromatografię, no to niestety czystość jest dosyć bardzo zanieżona. No, i wtedy, czy, czy to ma być właśnie fragment? Ten frak, nie wiem, czy frak 176-191 to jest fragment wycięty z hormonu wzrostu, który po prostu ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej. On powiada w tym hormonie, czy tam spalanie tej tkanki tłuszczowej. No i to dosyć ciężko znaleźć działające. A z tego co ja słyszałem i się orientowałem i, i po prostu mówiłem mi niektóre osoby, no to tylko. Tylko ten fraks peptide science dosyć, dosyć, dosyć dobrze działa i, ta, i te, te odczucia są po prostu w jakimś tam stopniu zauważalne. A czy możemy zmierzyć ba jakimś badaniem efektywność substancji peptydowej, to znaczy ile w naszym organizmie w tym bieżącym czasie znajduje się tej substancji aktywnej? Wiesz co? Peptydy mają dosyć krótki okres półtrwania, dlatego muszą być stosowane przynajmniej dwa, no raz, dwa razy dziennie. Jeżeli chodzi o semax, to jest przynajmniej dwa docelowo. Tutaj ulotka mówi, że trzy. Przez to nie jesteśmy do końca z, z, w stanie zbadać raz wszystkich substancji. Możemy to, że tak powiem, sprawdzić organoleptycznie, czyli czy, czy coś czujemy, czy nie czujemy. Niektóre peptydy możemy sprawdzić, tak? poprzez badania, na przykład IGF no, jeżeli bijemy IGF, to poziom będzie podwyższony. Tylko sam IGF jako peptyt w sklepie z peptami dosyć ciężko dostać, bo jeżeli mówię o tych LR3 przedłużonych czy tych desach, no to z tego co wiem, co, się, co słyszałem nawet od takich, z, takich trenerów pro, którzy, którzy zajmują się osobami już sz, szczeblu Mister Olympia, no to, to to nie działa. To tylko IGF czysty trzeba bić no to można to po prostu sprawdzić poprzez badanie z krwi, tak, z, z igf'u Jeżeli chodzi o jakieś mimetyki greliny typu GHRP-6 czy nowsze GHRP-2, e, no to tutaj akurat jest hormon wzrostu, wiadomo, e, i, i też można zobaczyć na przykład IGF-1, aczkolwiek po samym hormonie wzrostu można sprawdzić, czy coś działa, czy nie, ale w większości przypadków na przykład jako mimetyk greliny często nie warto tam nie warto robić wykonywać tego badania z racji tego że e, czujemy ten zwiększony poziom galiny jak po prostu nas nagle zasysa i chce się nam tak jeść jeżeli chodzi tutaj o większe dawki że po prostu nie jesteśmy w stanie chodzić no jakbyśmy mieli taką silną hipoglikemię także jeżeli to czujemy no to ten ale można sobie po prostu też to też to sprawdzić jeżeli chodzi o czystość peptydów no to, to oni to wszystko chromatografią chromatografem e, sprawdzają i muszą mieć do tego E, próbkę, wzór, wzorzec, bo wszystkie substancje na świecie, e, czy to są sterydy, czy to są leki e, czy to są peptydy, one są badane na podstawie wzorca, musi być wzorzec i e, na przykład stężenie testosteronu aptecznego ma 100, jest w w wzorzec wszystko jest, a no nie oszukujmy się, większość jakichś tam labów czy jakichś sklepów z peptydami praktycznie tego nie bada, bo nawet nie ma wzorca E, więc no, nie jest w stanie tego porównać z oryginałem, tylko jest w stanie porównać sobie po prostu e, chyba z tą próbką, co oni sami sobie wytworzyli, i to jest dosyć taka cenna, cenna uwaga, bo e, czystość też środków e, niestety ciężko z, e, zmierzyć, nawet jeżeli wysyła się do jakiegoś laboratorium, bo po prostu nie mają tego wzorca. I tutaj, tutaj e, troszeczkę inaczej się wykonuje te badania, bo jeżeli się robi wykres. HPLC, no to wychodzi nam cały taki diagram i to trzeba mieć dobrze odczytać, i wtedy to w 100%, jeszcze mając wzorzec jesteśmy w stanie sprawdzić, co to jest, a niestety no, nikt z tego nie robi. No nie oszukujmy się, więc tak jak mówię, tylko organoleptycznie, jeżeli chodzi o większość peptydów. Eee, a tak, to no to badaniami, jeżeli chodzi o jakiś tam, czy hormon wzrostu, e, to też trzeba wiedzieć, w, w jakim odstępie czasowym zbadać ten hormon, bo też nie idziemy od razu po, po iniekcji, e, czy to peptydy typu GHRP6, GHRP2. E, no a na przykład melatonan, czy PT144 to e, ten peptyd, akurat. Jest wycięty z tego, tego melatonanu i e, też jest badany przez FDA, ale nie jest zatwierdzony e, jako środek na e, polepszenie funkcji seksualnych, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. E, bardzo dobrze to stymuluje, tylko na razie jest zbyt dużo minusów, ze względu na to, że w badaniach, większo w większości badań była. W... Wersja oralna, teraz zmienili na iniekcyjną. Iniekcyjna niesie są troszeczkę mniej skutków ubocznych, e, natomiast one cały czas gdzieś tam są, e, a niestety zwiększenie blood pressure tak dosyć wysoko i takie czerwone plamy na całej twarzy, no to nie jest coś bezpiecznego. Oni to jeszcze muszą zestawić z innymi lekami, typu tam Viagra, e, ale prędzej czy później, raczej, raczej na przykład EPT-144 będzie, 140 będzie FDA-approved. E, Peptydy, generalnie, jeżeli chodzi o to, niektóre są wprowadzone do użytku i no, to będzie przyszłość, tak? Tylko po prostu trzeba, trzeba na to wszystko czasu i, i trzeba na to wszystko cierpliwości. No i trzeba cały czas być na bieżąco, że tak powiem, bo wychodzą coraz to nowe badania. Ja akurat jestem na bieżąco ze wszystkimi badaniami, czy to właśnie peptydów, czy innych tam. Substancji i na dzień dzisiejszy, no niektóre są, ale żeby po prostu wprowadzić to na rynek leczniczy, potrzeba wielu lat, o ile to wprowadzą. Ale najważniejsze jest to, żeby to było FDA-approved, to wtedy bez problemu będzie gdzieś tam sobie można zostać. Bo to, że, że to jest FDA-approved, to nie musi być lekiem, przez to też po prostu dostępność będzie lepsza do tych tańszych źródeł, o, że tak powiem. A jak twoim zdaniem będą wyglądały peptydy za kilka lat i jakie będą miały wpływ na medycynę? Wiesz, moim zdaniem peptydy to jest dosyć dobra nisza medycyny i tak naprawdę peptydy swoją stworzyły unikalną swoją tą niszę terapeutyczną i wydaje mi się, że one nadal będą ważnym elementem tego całego obszaru czy krajobrazu farmaceutycznego. Eee, peptydowe środki terapeutyczne dotrzymują krok o, o kroku innowacyjnym tym wszystkim naukom, odkryciom, rozszerzając się o nowe wskazania i cele. Wykorzystując nowe strategie he, he, chemiczne w celu poszerzenia różnorodności molekularnej oraz poprzez właści, u, ulepszone właściwości farmaceutyczne, czyli peptydy działają na różne obszary w naszym organizmie i mają wiele funkcji. Tak jak mówiłem, tutaj z jednej strony możemy się opalić, ale też na przykład możemy sobie przeciwdziałać chorobom neurodegradacyjnym. Gdzie na przykład no, niektóre leki nie mają wielu funkcji na raz, ale natomiast tak nie będzie wyglądało, że będzie jeden PET do wszystkiego. Będą peptydy, są teraz pracują nad peptydami w Stanach, z tego, co pamiętam, na porost włosów. I jeszcze nad takimi, gdzie z siwych włosów zrobiły się ciemno, że znaczy wraciły po prostu do takiego tego wcześniejszego stanu. Nie, jest, nie są to badania jeszcze na ludziach, natomiast to jest dosyć taki duży, mm, dosyć, dosyć duży postęp, moim zdaniem. I że Te badania nadal będą identyfikować te nowe możliwości peptydów, przez co cały czas ten postęp. Będzie, będzie wiodące, a z racji tego, że teraz jest dosyć duży dostęp do informacji i dosyć duży nacisk na świecie został położony pod anti-aging, nie oszukujmy się. Więc, moim zdaniem, te peptydy będą e, rozwijać się teraz w zastraszającym tempie. Musimy tylko poczekać na, na coraz to nowe doniesienia ze świata i zobaczyć jak to będzie wyglądało tak jak mówiłem już powstają peptydy które stymulują mitochondria i mogą kontrolować cały metabolizm oraz mogą zwiększać rezystancję na, na insulinę tutaj mogą wspomagać nam rozrost roz, roz roz włosów i cofnięcie tej siwizny Jakie na przykład są peptydy, które, dzięki którym możemy nasze naturalne yy, neurohormony, czyli tam serotoninę, dopaminę, uzupełniać, przeciwdziałać wszystkim tym yy, czynnikom, yy, które przyspieszają nam starzenie, jak i działać oczywiście w jednym czasie ochronnie, czyli prewencyjnie, yy, jak i moim zdaniem na pewno mogą nam wydłużać, wydłużać życie spokojnie z 20-30 lat, z racji tego, że stosując już w tym momencie Peptydy typu, e, czy to właśnie BPC-157, czy to TB500-Tymocyna-Beta4, to jest taki peptyd e, też dosyć, dosyć dobry na regenerację. Podobny do, do, do BPC-157, natomiast troszeczkę bardziej groźniejszy, jest troszeczkę mniej daty na ten temat. BPC tutaj bardziej e, organicznie działa w porównaniu, w porównaniu do tego TB500, ale na przykład w, porównaniu, w połączeniu tych peptydów jeszcze będziemy mieli bardziej lepsze środowisko. E, takie Dzięki którym, którymi, którymi y, zmniejszymy ten okres rekonwalescencji i dzięki temu możemy y, naprawiać komórki, y, stymulować y, fagocytozę, y, możemy y, protekcyjnie działać na złamania, jeżeli to połączymy wszystko z ruchem, jeżeli do tego dojdzie hormonoterapia zastępcza, no bo hormonoterapia zastępcza, to jest dosyć taki fajny temat w Polsce, on się pojawił, nie wiem, dobre 4, 4 lata temu, gdzie na zachodzie też dawno to było, gdzie po prostu w pewnym momencie zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet te wszystkie androgeny, poziom androgenów jest mniejsza i wiadomo, że szybciej się starzejemy, jeżeli ten, te, te androgeny spadają i to też można tak zauważyć, że jeżeli Tany człowiek przychodzi na emeryturę, ma mniej tego ruchu, dostaje to to jeszcze takie to starsze społeczeństwo, no bo my e, wydaje mi się, że już będziemy e, takim przeświadczonym społeczeństwem, natomiast, po, natomiast na ten dostęp. Do tej wiedzy, social media, w ogóle uważam, że będzie więcej depresji i samobójstw już jest więcej. Natomiast, jeżeli chodzi o taki ruch i w ogóle, to my jesteśmy deedukowani i wiemy, że musimy być cały czas w ruchu w ciągu swojego życia, żeby utrzymać tą witalność i żeby przeciwdziałać tym oznakom starzenia i w połączeniu z takim ruchem aktywnym, z tą świadomością i z całą tą technologią, gdzie peptydy za jakiś czas naprawdę nas wzniosą jeszcze na wyższy poziom. Czy to regeneracji, czy to, czy to prewencji, czy to nawet usprawnienia tych funkcji kognitywnych, gdzie lepiej będziemy zapamiętywać, zapamiętywać, czy będziemy lepiej kojarzyć fakty, czy będziemy się czuć dobrze, i to będzie wszystko stymulowane, no to wydaje mi się, że to jest wszystko przyszłościowe i przez to jakieś spokojnie 20-30 lat sobie, sobie, sobie dołożymy do życia. Oczywiście to jest akurat sprawa indywidualna, no bo, bo wiadomo, zależy kto, jakie ma przypadłości. Nie, nie wszyscy mają to samo w genach zapisane, niektórzy mają różne, że tak powiem, choroby genetyczne, bądź też jakieś tam przesłanki, szanse na ryzyko różnych chorób. Jeżeli zrobili badania genetyczne i wiedzą, co u nich może siedzieć, bo też są już przeświadczeni po prostu, kto jest z nich bliskich, na co, na co chorował. Jakiego, jakiego rzędu linii to są, to są e, choroby po prostu. Powiedz mi, czy mógłbyś polecić jakieś książki albo opracowania o peptydach? Powiem Ci tak szczerze, że e, ja e, nie mam książki żadnej, jeżeli chodzi o peptydy. E, ja akurat tutaj e, czyta, słucham jakieś podcasty. Można sobie wejść na podcast e, czy, czy Jaya Campbella czy można sobie ogólnie różnych tam podcastów posłuchać? Natomiast powiem Ci szczerze, że ja żadne książki nie mam o peptydach. No mam książkę Endokrynologia Greenspama, to są dwie tomy, które są na trzecim roku medycyny. One mają razem 3000 stron na 4. Natomiast jeżeli chodzi o takie kompedium. No to tutaj bardziej jakaś tam czarna księga, ta anaboliczna, która i tak nie jest jakimś tam wyznacznikiem. Powiem Ci szczerze, że moim zdaniem nie ma żadnej książki, tak naprawdę wartej uwagi, jeżeli chodzi o takie peptydy, taki spis takich peptydów. I tego moim zdaniem troszeczkę brakuje. Bardziej tutaj, jeżeli ktoś chce śledzić tę tematykę, to są podcasty, śledzenie badań. Na własną rękę bądź też czytanie artykułów. Właśnie osób, które są z tym związane. Ja czasem coś tam dodaję, czy Bentel czasem dodaje coś o peptydach. I to są takie rzeczy warte uwagi, bo to są, to są informacje dla Was. To nie są informacje, żebym ja sobie coś napisał i po prostu to, żeby było, tylko żebyście to przeczytali i żebyście sobie to też, to też wykorzystywali na swoje potrzeby. I to jest dosyć ważne, bo ja na przykład. Jak zaczynałem w tym działać, zaczynałem w ogóle zgłębiać wiedzę, no to kiedyś to nie było w ogóle informacji o niczym, a teraz pod ręką jest tyle po prostu informacji, gotowe artykuły, oczywiście nikt, nikt wszystkiego, wszystkim na tace wszystkiego nie pokaże, no bo to by było bez sensu, natomiast jest bardzo dużo informacji, które można wykorzystać dla własnego użytku, i samemu na przykład z wielu przypadłości się e, wyleczyć, bo też wspomóc się przy wielu przypadłościach, bądź też skrócić okres rekonwalescencji, a u e, sportowców niestety to jest, e, to jest must have, bo jeżeli ktoś jest sportowcem takim czynnym i on pieniądze z tego zarabia, może też na przykład zawód typu fizjoterapeuta, i nie daj Boże, taki fizjoterapeuta sobie złamie rękę, no to on po prostu nie zarabia, bo on siedzi w domu i on, on przecież jedną ręką nie będzie masował. Tutaj z gipsem, i niestety, no, to, yy, to niestety jest bardzo. Yy... Negatywne i bardzo niepotrzebne, i też u sportowców, jeżeli ktoś coś jakiś ma uraz, no to go wyłącza z, z obiegu. A wiadomo, w niektórych sportach, to już nie chodzi o Polskę, tylko na świecie, Liga NFL, no to oni mają milionowe kontrakty, jeżeli oni na przykład wyłączą się na rok. A wiadomo, też jeżeli chodzi o karierę sportowca. No to, to nie jest, wiadomo, do 60, do 70, do 80, tylko to zazwyczaj kariera jest szybka, ale intensywna. I w tym okresie oni muszą zarobić jak najwięcej pieniędzy, żeby mieć dla siebie, dla swojej rodziny, ewentualnie sobie to tam jakoś polokować, w jakieś lokaty, bądź też sobie po prostu to obrazy, założyć w inne firmy, żeby wrzucić to, co zarobili po prostu w obieg, żeby nie było tak, że ktoś sobie zarobi podczas 5 lat, ileś tam milionów i, i po prostu to wszystko straci, i później nie jest w stanie iść do normalnej pracy, bo taki sportowy jest to ci nie pójdzie do normalnej pracy, bo jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, że robił coś całe życie, bądź też to jest jego pasja, bądź też, on miał naprawdę duże pieniądze z tego, i on ci nie pójdzie do normalnej pracy, bo to będzie dla niego po prostu yy, plama plama, hańba to będzie dla niego, plama na honorze i oni po prostu muszą zintensyfikować ten cały okres, w którym stanie są e, swoje możliwości, swój potencjał maksymalnie wykorzystać i też sobie po prostu zarobić, żeby mieć na całe życie. I oni niestety akurat muszą o to dbać. I tutaj e, w tej kwestii, no to muszą e, być cały czas na bieżąco, bądź też no, najlepiej osoby, które się nimi zajmują, że czy specjaliści, czy trenerzy od przygotowania motorycznego, czy cały sztab lekarzy, bo to im wyższy poziom, no to już lekarze, cały sztab nawet, a niestety jeżeli chodzi o Polskę, no to nie oszukujmy się, że jest dosyć średnio i niestety nie jest składzony nacisk na rekonwalescencję, nie ma tych takich dosyć dobrych technologii i wielu moich znajomych sportowców, z zawodowych sportów, no niestety są bardzo mocno pokontuzjowani ze względu też na przykład na błędy w okresie dojrzewania, gdzie zawodowo po prostu się tym nie zajmowali, a trenerowi, trener nie zwracał uwagi, że cała grupa nie robi rozgrzewki, wiesz, skutkiem czego są porozwalane stożki rotatorów, jeżeli chodzi o boks, jakieś tam Sporty kontaktowe, i to się przekłada później przez całe życie. A jak ktoś nagle z 7 jednostek zrobi 15 czy zrobi 14 w tygodniu, no to przy takim eksploatacji organizmu, no niestety, no nie jesteśmy w stanie to sobie aminokwasami BCA wyrównać i samym snem 8 godzinnym, tylko niestety musimy wspomagać się czymś innym a tego wymaga od nich społeczeństwo. Ludzie coraz bardziej chcą oglądać freak fighty, chcą coraz większych ludzi na, na jakichś tam wiesz, galach, chcą oglądać lekkoatletów, ogólnie wszystkich sportowców, którzy łamią bariery, biją rekordy, a niestety do nadludzkich efektów trzeba na, na nadludzkiego sztabu i nadludzkich specyfików, nie oszukujmy się. A myślałeś może o napisaniu swojej książki o peptydach, jeśli brakuje na rynku? Wiesz co, jakiś czas temu się po prostu zastanawiałem nad tym, jakiegoś e-booka stworzyć. I jest to możliwe, ogóle się zastanawiałem dwa lata temu, jakoś, żeby pomyśleć nad książką o hormonach. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze nie byłem wtedy po prostu gotowy do końca, ale już powoli o tym myślę, bo wiesz, ja przynajmniej. 6-5 godzin dziennie poświęcam na same badania. No, Przeglądam badania, pełne badania, robię sobie jakieś tam notatki. I już mam, wiesz, poprzez te wiele lat swojego doświadczenia i zbierania informacji na płaszczyźnie, wiesz, teoretycznej i praktycznej, bo to jest ważne, bo. Ten coach, eye, to ten, ten, ten całe oko e, trenera, to całe podejście to nie jest tylko teoria i to nie jest tylko praktyka, wiesz, rozdzielone, e, tylko to musi być wszystko pod względem teoretycznym, ale jak to praktycznie wygląda w ujęciu praktycznym, bo czasem jest tak, że, że praktyka z, z tym, z teorią ze sobą w parze nie idą, dlatego w, trzeba czasem umieć oddzielić e, to wszystko, żeby stworzyć tako, taką fajną mieszankę i to połączenie jest najlepsze. I powoli już, już myślę o tym, żeby jakiegoś tam e-booka stworzyć. Tylko ja, że chcę po prostu zrobić to porządnie, żeby to było science-based, żeby tam były wszystkie badania. Żeby wiesz, to nie było takie, że sobie napiszę książkę i tam po prostu nie będzie to oparte o niczym, bo równie dobrze do sobie mogę wrzucić to do półki fantazy. Bo jeżeli to, to jest, to są zagadnienia medyczne ogólnie rzecz biorąc, i to musi być czymś poparte. Bo nauka lubi, lubi, wiesz, fakty, i y, w, wszystkie fakty muszą być włożone do tego, żeby to było poparte y, jakimiś mocnymi, takimi, y, mocnymi y, takimi rzeczami. No bo wiadomo, jest inna kwestia, jeżeli ktoś się tym zajmuje, to jest jego pasja, a druga sprawa, jeżeli ktoś jest doktorem, ma poparcie Towarzystwa y, Całego Medycznego, chociaż to można jedno z drugim połączyć. Po jakimś czasie, no bo wiadomo, można mieć jakieś tam powiązania medyczne, i lekarze mogą na przykład się e, pochylić ku temu i po prostu czerpać z tego wiedzę. E, ale też książkę wydaje mi się, że każdy może napisać, co chce e Buka. Natomiast ja chciałem to po prostu zrobić profesjonalnie, więc po prostu zebrałem już tyle daty, że e, powoli będę myślał. Nad tym, ale też będę wznawiał powoli swoje szkolenia. Miałem bardzo dużo pracy ze względu na swój rozwój i, i ogólny, czy też tworzenie właśnie tego PPC, że po prostu zastopowałem tworzenie tych szkoleń. Ale w tym roku jeszcze chcę stworzyć jedno szkolenie, yy, głównie skierowane do mężczyzn, ale też oczywiście kobiety też są mile widziane, i tam też zostanie poruszona tematyka hormonów, e, peptydów. Te, te peptydy jeszcze bardziej zostaną. E, opowiedziane, że tak powiem w wersji rozszerzonej to też będzie po, podzielone na, e, na, na, ten, na połowę, czyli będzie podzielone na dwa szkolenia, na dwie części e, przez to no, po prostu m, powiem o tym dosyć tak. Już dosyć tak rozszerzenie, dzięki czemu i osoba będąca na poziomie podstawowym, nie, nie wie, która nie będzie wiedziała, co to są peptydy, będzie mogła przyjść na to szkolenie, i taka osoba, która jeszcze nie zna tych peptydów, która nawet jeszcze nikt o nich w Polsce nie wie, jakie mają mechanizmy działania, i jakie to mieć korzystne efekty, oraz stakowanie tych wszystkich peptydów. Więc, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to i szkolenie będzie. Ale też zastanawiam się nad jakimś tam e-bookiem takim, takim małym, więc może na przestrzeni roku to będzie po prostu przeze mnie, przeze mnie napisane. To w takim razie czekamy na książkę i szkolenia. Dzięki Mateusz za nagranie wyczerpującego materiału. Oczywiście wszystkie odnośniki do Twoich social mediów na Facebooku, na Instagramie, a także dla Twojego nowego suplementu BPC 157 nasi słuchacze znajdą w opisie. Dzięki raz wielkie. Cześć. Dziękuję Ci też również serdecznie, pozdrawiam.